Siamordy, z tej strony Maciek, witam was Kędzik na moim kanale z Przebijania Dragonie. Dużo osób właśnie pisało, żebym nagrał wbitę jakąś od dołu. No to macie właśnie tą wbitę. W nagrodę za to, że wam po prostu nagrałem tą wbitę. Mam nadzieję, że wbijecie tak z 400 łapek. Na 200 łapek wam podam, podam wam. Rolosuję wam VIP-a, więc piszcie swoje niki w komentarzu. VIP się pojawi w następnym odcinku. Osoba, która wygrała VIP-a z poprzedniego odcinka, no to będzie w opisie. No i co, jeśli ktoś nie subuje, to zostawcie suba, łapkę w górę oraz dzwoneczek, no i jakiś komentarz, możecie nawet zostawić zwykłą kropeczkę, żeby po prostu było tych komentarzy dużo i film był dobrze pozycjonowany. A już was nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Elo! Dobra mordy, ja jestem tutaj pod gildią, jest to gildia SWTM, mają całkiem spoko kuboid, SWTM, słyszysz jeszcze? Proszę, jest ich 5 w gildii, przed chwilą był jakiś typek online, z tego co mi się wydawało. No i co, oni tutaj mają jakieś takie nogi, mają coś takiego, mają jedną bojkę z każdej strony, więc myślę, że wyjdzie wbita taka w miarę spoko i też nie będzie jakoś w bugbieg trudna, nie? Bo kuboid całkiem spoko, taki mały, minimalistyczny, ale całkiem nieźle ogarnięty, więc dobra, ja wam nie będę po prostu przedłużał tutaj i widzimy się na dole. Dobra mordy, jestem już tutaj w podziemiach gildii TS... jak to było? Nie, SVTM, SWTM, sorry, SWTM. So, tu już przygotowałem lekką armatkę. Z tego co widzę, to jest jakiś minimalny cave, więc myślę, że wbita pójdzie w miarę łatwo. Przygotowałem sobie też paręnaście staków TNT, więc no. Kurczę, ostatnio wyszedłem w sumie wam pewien sprawę tego wbijania, bo dawno nie nagrywałem takich wbit, ale dużo osób pisze, żebym po prostu nagrał taką wbitę od dołu. Więc no. Więc ma się tą wbitę dla tych osób, co chcieli po prostu i tyle. Pewnie będę gadał bez sensu, bo nie wiem w sumie co mam mówić, bo no, wyszedłem po prostu z sprawy tego. Nie pójdzie mi to tak płynnie jak kiedyś. Ale dobra, jest tutaj, już jest spoko tutaj, nawet Griffy X się nam zrobił. Dobra. Gdzie mam TNT, kurczę? Halo, halo, TNT, dobra, tutaj. Redstone sobie weźmie na pasek i jeszcze sobie obsika weźmie na pasek. Aha, dobra. No to nieźle. Co, ja nie potrzebuję na pasku? Refill chyba nie potrzebuję na pasku. Dobra. No, tego nie potrzebuję na pasku, więc to zamienimy szybciutko. I rozkładamy znowu TNT. Kuboid wam pewnie pokazałem na samym początku, więc wiecie jak on mniej więcej wygląda. Powiem wam szczerze, że kuboid jest całkiem spoko, kurczę, więc myślę, że itemki też będą w środku gildii spoko. Przez co zgarniałem po prostu i mam nadzieję. Kurde, ale się powtarzam, ja pierdzielę, bez kitu, wyszedłem z sprawy, no, nie wiem co mówić. Jakoś tak odcinki sklepy się łatwiej nagrywa bez kitu. Bo są klepy i się od razu na bieżąco komentuję, a te wbity ten trzeba dużo gadać. Bo to trochę czasu zajmuje, patrzę na TSA, bo miał wbić do mnie Grzela. Jeszcze Peter mieli do mnie dołączyć, ale zobaczymy. Zobaczymy czy Grzela wbije na TSika. Dobra, czekajcie, wiesz co, ja zrobię chwilowe cięcie po prostu. Dobra mordy, jestem już tutaj po chwilowym cięciu, jak mówiłem dołączył do mnie Peter, bo kurczę samemu to mi się język plącze normalnie, nie? Peter. Siema. No, siema Peter. Łokieto, jak to Peter mówi, zaprezentuj swoje łokieto może na starcik. No, więc nie chcę się po prostu samemu tego nagrywać, bo strasznie nudno tak gadać przez 30 minut, bo po 20 minutach pewnie mi się już język będzie tak plątał, że nie będę wiedział, co mówię, ale cóż, takie życie. Peter, masz może w ogóle opsa? Nie mam. Masz na go w ogóle? To, nie wiem, skoczyłbyś po opsa na tego, na bazę, czy nie za bardzo? Po psika i po redstone. Jest w skrzynkach? Tak, jest w skrzynkach, jest w skrzyneczkach. Dobra, zrobimy kolejną armatkę. No, powiem wam szczerze, że już tutaj tak nieźle ta wbita się prezentuje. Tylko wiadomo, tam oni mają za chwilę bojkę. W sumie pójdę nawet tam sprawdzić, ile jeszcze do tej bojki brakuje. Okej. Wydaje mi się, że niewiele już, czekajcie. No, już prawie jesteśmy tak w fosie. Myślę, że tak z 10 kratek nawet nie i będzie fosa. A nie, w sumie mini łapkę sobie mogę zostawić, ona się przyda. Dobra, pyk, 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 lecimy znowu. I dobra. Trzeba zadawać armateczkę. Halo? O kurczę, nie to. Dobra, zamieniamy szybko. Ile tego opsa? O, nie wiem, mógłbyś tak przynieść z... Nie wiem, no trochę, z 3-4 staki i redstone jakby w skrzynkach był gdzieś. Gdyby się redstone przydał. To też go pewnie zabraknie. Mam tylko staka. Dobra, ładujmy redstone. Przyjdzie... Redstone, nie widzę. Okej, okay, dobra, no, trudno. Dobra, wyładajmy redstone, od razu ktoś sobie pyk rozłożę, guziczek. I lecimy z kolejnym strzałem, zobaczę, kto teraz poleci, kurczę. Dobra, tepnij. Okej, okay, zaraz się na chwilę. Okej, okay, jak to leci? No, tak nawet spoko.
Czyżby oni tutaj mieli gdzieś kuboid? Czyż ta wbita była tak szybka? Halo? Ej, nie, a nie, tu mają fosę. Aha, bo tu pod spodem jest fosa, no tak. Rację, przynajmniej mają taką fosę do 30 tam któregoś poziomu, czy tam do 40 któregoś. Tak, żeby po prostu jak ktoś wpadnie, to mogli koblować. Dobra, Peter, tepaj. Dobra, co, to powiem cię. Oni mają właśnie taką fosę, nie wiem czy pokazywałem na wstępie, ale raczej pokazywałem. Kurczę, pieczone. I dobra, TNT jeszcze dobiera z Enderka. Jakiś w ogóle helper się tutaj przywitał, nie, moderator. Faria Strike, siema wszystkim, siema Faria. No siema, nie wiem kim jesteś, ale siema. Ej, nie, nie, czekaj, bo nie ma miejsca na tego, na psa. A, usunięte itemy, czy co? Czy zebrałeś to? Zebrałem. Aha, dobra, okej, okay. Myślałem, że już usunął. Okej, okay. Dobra, w sumie mięsko niepotrzebne mi to, zamienię to z tego, z Redstone'em. Pyk. I lecimy na Szczecin, kolejny strzał. Dobra, jak to leci? Moja pelerynka krokodyla idealnie pasuje do wbity, bo jest takim krokodylem wbit, keppo. Dobra. Mogliśmy trochę wyżej, bo się wbijemy pod. Ale wiesz co, oni mają tutaj fosę, tu jest fosa nad tym. Tu jest fosa, a dobra. Tam, no tam jest fosa. Co robimy, może hyperlewką byśmy teraz spróbowali? No jest. Ja bym sobie teraz spróbował. No, mów. Nie. Ja bym, no właśnie, ja bym teraz spróbował hyperlewką, bo tutaj tak całkiem nieźle rozwaliło naokoło. Nie, no chyba tutaj, bo tam jest boy farmer. No dobrze, moje bojka. Dobra, tak kopię to wyżej, ty. Nie, czekaj, zobaczmy jak to poleci w ogóle. Dobra, jestem ciekawy jak to w ogóle poleci. Kurczę. Halo? No, spoko leci w sumie. Tylko gdzie nie mam. O, tu jest dobra, tu mają już kuboid jakiś tam. Bo jest coś zaobsowane. No, tam jest zaobsowane. Czyżby była jakaś szybka wbita? Kurczę, no. Może ta wbita wyjdzie szybko? O kurczę, widzę, że ktoś mi na Messengerze tutaj napisał, bo mi telefon pika. Pik, pik, kartą. Siema, siemanko. Dobra, lecim na Szczecin. Pik. Ja idę tam, będę patrzył ten, bo zależy. Okej. O kurde, teraz za blisko poleciało. No i lipa. O, i znowu mi się w ogóle lagi neta zaczęły. Zaczęły. Kurde, bo poliniści się doczepią. No, u mnie jest taki problem, że kurczę, jak wybija godzina 20, to jest drama z internetem, nie wiem. Czy ludzie, nie wiem, chyba najczęściej ludzie siedzą koło 20 na necie, przez co ja nic kompletnie nie mogę robić, cały czas po 200-300 pingu. Jest dramat, kompletny dramat o 20, nie wiem. Nie wiem dlaczego akurat do 20, jakby nie mogli siedzieć o 17, kiedy nic nie robię, a wieczorkiem to zawsze nagrywam. Gdzie ty jesteś? Czemu to nie chce lecieć? Za blisko leci. No właśnie, ale wcześniej poleciało tam tak daleko. Bez sensu. Nie wiem o co chodzi. Spróbuj jeszcze raz. Może później odpalę trochę. Chyba, że ja jeszcze rozwalę to. O, rozwalę jeszcze tą górę. Tą. Tu. Pyk, pyk. Lol, w ogóle fisiowy ile on ma ranku? No 2800 prawie ranku, lol. Dobra, lecimy na Szczecin. Kolejna armatka. Okej, chyba powinno być teraz dobrze. O! Sztos poleciała. No, teraz sztos poleciała. Dobra, tam jest ale jakiś... Obsa nie zniszczyła, ale już widać. No, już coraz bardziej widzę tego obsa, więc jest sztos. Czyli trzeba po prostu trochę później odpalić tą armatkę. Dobra, ja sobie kolejne TNT. Mam nadzieję, że TNT mi jeszcze trochę zostanie na kolejną wbitę, na następne odcinki. Więc wiecie, jak chcecie więcej takich wbit, bo dużo osób właśnie o nich mówiło, napiszcie po prostu w komentarze, się dla was postaram nagrać po prostu takie właśnie wbity od dołu. Jak to teraz? O, jest tam coś. Co tam jest? Tam, no, tam są stoniarki. Ale to czekaj, nie rzucaj jeszcze pereł. Ej, jak mam stąd wyjść? Ja mogę rzucić, bo jest nic. No to czekaj, to sobie też rzucę perły. Dawaj, rzucaj. No, usuń się. Pusto. Pusto, tu jest jakieś pokoje chyba są, nie? Czy co? No, tam jakieś wejście główne, nie wiem. Tu też są jakieś pokoje. To co, wbijać jeszcze bardziej, czy co? Nie wiem, spróbuj, to też do tego wejścia. No, tam jest jakieś wejście, to może byśmy spróbowali się ten. Żeby nie marnować od razu rzucaków. Pyk. Tylko dobra, ludzie, ja się po prostu z wami widzę po... Za 23 sekundy jak mi minie to PvP, bo szkoda czasu marnować. Dobra, mordy, mi już tutaj PvP minęło, więc się widzimy tutaj znowu w szarmatce. Z tego co Peter mówił, to tam może się wbić rzucakami, jednak nie chcę marnować zbytnio rzucaków, bo one się przydadzą na jakieś inne wbity, na przykład do baconów, na inne filmiki, więc spróbujemy się wbić tutaj właśnie do machy playoweczką jakoś. Jak się... Za nisko teraz. No, właśnie widzę.
Jak ona nie poleci, jakoś tak wiecie, nie będzie wlatywała do środka, no to po prostu użyjemy tych rzucaków i się tam wbijemy. Sorry za Messengera, jakby co to mój, nie wiem, Peter, było go słuchać? No. No, no to wy też pewnie słyszeliście tego meska, więc sorry, sorry. Ale no. Wiadomości, o lol. Jak to wpadło? Wpadło do środka? Nie, no to poleciało, nie? Kurczę. Dobra, musimy z rzucakami, bo tak. Na dół leci, nie? Dobra, ja też bawi... W międzyczasie do nas się wbijają. A bez gitu, teraz budowaniu na terenie twojej gili jest... Rzuć tutaj perły, ja się tam rzucam. Dobra, dawaj. Ile wystarczy? Dwa? No... Łap za tobą. Tu chyba je lepiej... Lepiej było, patrz, bo tu są dwie kratki. A tu może tak obsa rozwali, perłami by się wbiło. Dobra, dobra, dawaj. No, to może tak. Zobaczymy, czy rozwali tego obsa. Miejmy nadzieję taką. Aha. No to chyba git, co nie? Chyba git. Nie, mogę ci tam jeszcze dorzucić, że tak, bo mi niepotrzebne. Ja mam jeszcze 7. Dobra, trudno. Zmarnowaliśmy jednego rzucaka. Teraz chyba też. Nie, teraz. Teraz już nie. Co tu mają? Tu mają jakieś pokoje. Co tu jest? Bogaci są, bogaci. Bogactwo. Ludzie też pisali, żebym pokazywał, co ludzie mają w skrzynkach, jak się wbijam do tej gili, więc pokażę wam, powywalam aż im te itemki. Aż mnie zlagowało, kurczę. Opsa wezmę, bo się przyda. Dobra, to mogę powalać. Co oni tu mają? A tu mają jeszcze jakieś na dół zejście chyba. Tak czy nie? Nie. Będziemy do jaja się pokazać. Nie, ale gdzieś ja muszę... Czekaj. Jajko będą mieli gdzieś tam. Kurczę, no oni nic nie mają. Tytuł odcinka wbita do gili. Nie, przebijanie na dragonie. Naprawdę aż... Najgorsza wbita. Najgorsza wbita. Bez kitu. Nie, ale bez... No nie, aż nie wiem, czy to pokazywać na YouTubie wam w sumie ludzie zastanawiać nad tym. Bo patrzcie, no nic nie ma, kurczę. Kuboj całkiem ogarnięty. Chyba, że... Chyba, że będzie coś tutaj. Dobra, mogę sobie wbić tutaj, tym rzucakiem. Pyk. No nie, tu też nic nie ma. Tu jakieś pomieszczenie z kobla. A tu bacon był w ogóle, patrz. Tu bacon był. No, to było pomieszczenie od bacona. Lul. Tak gildia najwidoczniej przestała już grać. No, chyba to wygląda, że ta właśnie gildia skończyła grać na tej edycji. Więc co mordy, no chyba... Czy coś jeszcze tutaj na dole mają? Aha, no ty na dole mieści jakieś pomieszczenie. Ale nic tutaj takiego nie ma ciekawego, kurczę. Pieczone. O kurczę, aż mi lagi się zrobiły. Dobra mordy, ja się w tym miejscu z wami po prostu pożegnam przy tej wbicie. Więc co? Tyle. Gdzie na samym dole są? Tak. Dobra, skupię się efekty, wjeżdżam. Pyk, pyk. Pik, pik kartą, jem koksika. I podbili nas jak ktoś. Trudno. Ta, ile tu setów jest? Dobra, leję się z nimi. No bo ja jednego zabiłem. Aha, no to git. Daj tutaj tego gościa. Rzucaka rzuci kolejnego. Gdzie tu ten gościu jest jeden? Tu jest jeden gościu. To jest ten Oski. Ta, oni stąd uciekają, co oni robią? Gdzie on jest? Gdzie on to perę rzucił? Dobra, leję go tu w tym pomieszczeniu. Ty kopać się? Nie. Kopałem. Szukaj tego drugiego. Gdzie on jest? Do góry gdzieś. Drugiego nie widzę, bo on się zabiłeś. Zabiłem go? Ta. Ta, zabiłem. Nice. To gitara. Lol. Nice. Tego tu nie widzę, drugi uciekł. Ty, widzicie ludzie? Jeśli my przebijaliśmy gildię, nas też przebijali, więc taki... Taki dodatkowy urywek do tego filmiku, nie mordy. Wjeżdżam do ciebie. Mogę sobie easy to dobre, bo ty jestem tam. Dobra, jestem tu. A tam jeszcze ten, zjem ci psa skoczył. A no, 500 ranku, dobra. To gicik. No to nie wiem. Dobra, lej go. Pewnie. On zginie za chwilę. Tylko, że tu trend nie sięga. Aha, bez kitu. Okej. Ja i tak już mam stręża. Kurde, musimy coś stawić z tym. O, dobra, znowu działa. Ja i tak sobie zwróciłem stręża. Uff, to pewnie. Ja on będzie miał 2 premium case jeszcze. No ja tam, z tymi premium case'ami. Gdzie on? Tutaj, dobra.
Nie rozumiem, czasem działa ten sprzęt, czasem nie. Nie wiem. Ja tak mam stręża, bo sobie rzuciłem. Dobra, zaraz. Pożył specjalny. Zabił jeszcze kogoś. No i zabiłem go. Ile emeraldów, lol! Ja też mam dużo. Zarąbiście. Emeraldy jest zawsze przygarnę, z chęcią. No i gitara pełna emeraldów. Polecam przychodzić pod Kuba. Więc mordy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeszcze tak na koniec mieliście 2 kile. Był dzisiaj ze mną Peter w tym odcineczku mordki, więc jeśli ktoś nie subuje, to zostawcie łapkę w górę, dzwoneczek, jakiś komentarz. Jeśli dotarliście właśnie do tego końca, to napiszcie w komentarzu hashtag koniec, ja wam przypnę serduszko. No i co, po prostu wam dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka mordy. Piona!